Kojarzycie te filmy, w których dwóch gości buduje w ziemi, glinie albo błocie jakieś przedziwne, zaawansowane konstrukcje? Jeśli nie, to w sumie dziwne, ale równocześnie nic specjalnie wartościowego was nie ominęło. Ale jeśli znacie te filmy i kiedykolwiek wyobrażaliście sobie taką budowę, ale odnoszącą się do samochodu, to już dłużej nie musicie sobie jej tylko wyobrażać, ponieważ grupa kilku Wietnamczyków zbudowała replikę Bugatti Chirona z gliny i włókna szklanego. Zajęło im to ponad rok. Auto powstało na stalowej ramie i otrzymało potężny, czterocylindrowy silnik, który krzesa no pewnie ze 100 koni mechanicznych. No jakby nie wiem po co i jaki był cel w tej całej budowie, ale szanuję za ogrom pracy i co by nie mówić, jest to na pewno jedna z lepszych replik Bugatti Chirona, no jakie miałem okazję widzieć. I tym radosnym, replikowym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy odcinek Motoniusa, czyli naszego zbioru najważniejszych informacji ze świata motoryzacji z minionych 2 tygodni. Jeśli do kogoś jeszcze jakimś cudem nie dotarła ta informacja, to pod katowickim salonem Ferrari pojawiła się Toyota Supra. Na dachu. Żarty żartami, ale całe szczęście w całym tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. I też tak sobie w sumie myślałem, że kurczę farcik, że akurat pod salonem nie stało jakieś F40 albo F50, a zdarzały się takie sytuacje pod tym katowickim salonem, bo wtedy telefon do ubezpieczyciela mógłby należeć do tych z gatunku mało przyjemnych. A jeżeli zastanawiacie się, jak to się w ogóle stało, że ta Supra tam wylądowała na dachu, to całe zdarzenie wyglądało tak i o ile wygląda to dosyć głupio, o tyle podobno na skręcie do salonu na drodze był rozlany niczym niezabezpieczony i nieoznaczony olej i to w pewien sposób jednak nam myślę, że tutaj tłumaczy kierowcę i całe to zajście. O tym, że w końcu zatrzymano Bogusia z M3 chyba nie muszę mówić. No Boguś miał do odsiedzenia jakiś tam wyrok, na odsiedzenie którego się nie zgłosił, zapadł się pod ziemię i po pewnym czasie został odnaleziony w Londynie i zatrzymany. I obawiam się, że teraz już może być zdecydowanie trudniej wymigać się od tego wyroku. Boguś, musimy przytemperować chyba. To przechodząc do nowości. Koenigsegg zaprezentował innowacyjny i niesamowicie kompaktowych rozmiarów silnik elektryczny o nazwie Quark. Pewnie póki co brzmi to mało imponująco, ale jeżeli ktoś kojarzy Koenigsegga, to pewnie spodziewa się, że jednak ta informacja będzie imponująca. Wspomniany silnik elektryczny widzicie na tym zdjęciu. Dla porównania obok postawiona jest puszka napoju energetycznego. I ten kompaktowy silniczek potrafi w szczytowym momencie wygenerować 335 koni mechanicznych i 600 Nm z takiej puszeczki, która może się zmieścić w waszym plecaku. No to jest ewidentna przewaga silników elektrycznych ponad spalinowymi. No nie sposób znaleźć jednostkę spalinową, która będzie takiej wielkości i ważyła 30 kg, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu jestem przeciwnikiem elektryfikacji i samochodów elektrycznych. No chyba, że mówimy o silniku elektrycznym zastosowanym w samochodzie dla dodatkowego kopa mocy, tak jak przykładowo ten silnik, który został zastosowany w Koenigseggu Gemerze i tam to ma sens ręce i nogi. Tak w temacie bycia przeciwnikiem elektryfikacji, to Ford niedawno zaprezentował Forda Bronco Raptor. A jeśli nie wiecie, że w ogóle Ford Bronco powrócił w chwale z zagrobów, to nic dziwnego, bo tego auta nie ma oferowanego w Europie. W każdym razie, w temacie nowego Bronco w wersji Raptor. Silnik 3,5 litra V6 o mocy ponad 400 koni mechanicznych. Standardowo 37-calowe koła. 37 cali i to jest istny obłęd. Nie wiem, czy to nie jest jeden z rekordowych rozmiarów kół, które są fabrycznie, standardowo montowane do jakiegokolwiek wyjeżdżającego z fabryki samochodu. Do tego Bronco Raptor jest poszerzone o 25 cm względem zwykłego, co też jest ogromną wartością. Prócz tego, wiadomo, ulepszone zawieszenie, jak to standardowo bywa w wersjach Raptor, bajery typu tryb Bacha i tym podobne.
Kurczę, szczerze to żałuję, że Forda Bronco nie ma na sprzedaż w Europie, bo w Stanach takie Bronco to jest legenda niemalże na miarę Jeepa Wranglera i tamto auto myślę, że zyska naprawdę fajną popularność. Jeep Wrangler zawędrował do Europy, Ford Bronco póki co nie do końca, a wydaje mi się, że takie Bronco na europejskim rynku samochodów terenowych mogłoby całkiem nieźle namieszać, podobnie jak zresztą Ford Mustang, który po długich latach zawędrował ze Stanów do Europy do sprzedaży i zamieszał na rynku samochodów sportowych. W ostatnim Motoniusie wspominałem Wam o Elonie Musku, który podczas nadchodzącej konferencji Tesli miał w końcu odnieść się do faktu, kiedy finalnie Tesla Cybertruck ujrzy światło dzienne. I odniósł się, mówiąc, że nie wiadomo kiedy. Ale tym razem nie był to cięty humor Muska, tylko realna odpowiedź odnosząca się do planów na rozwój marki. A może bardziej nie planów na rozwój marki, a planów na powrót jej na właściwe tory, z których ta marka została wykolejona przez kryzys półprzewodnikowy, a jakby nie patrzeć, półprzewodniki do produkcji samochodów elektrycznych są dosyć istotne. No i z uwagi na to, że Tesla przez ten kryzys, przez brak półprzewodników nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości samochodów, ma problemy z dostawami, co później się przekłada na to, że ma niższą sprzedaż, zarabia mniej pieniędzy, przez co ma mniej pieniędzy na rozwój projektów, takich właśnie jak Tesla Cybertruck czy Tesla Model 2, o której wiele osób zapomniało, a jest to Tesla, która obwieszczona światu została gdzieś w 2020 roku, miała to być najtańsza dostępna na rynku Tesla, kosztująca poniżej 25 tysięcy dolarów i nadal na jej temat nic nie wiadomo. W motoryzacji, jak to w życiu, bywa przewrotnie. A ten poetycki wstęp odnosi się znowu do tematu elektryfikacji samochodów, której jestem przeciwnikiem. I żal ogarnia moje serce, ponieważ moja, no myślę, że ulubiona marka samochodów, czyli Lamborghini, obwieściła światu, że 2022 rok będzie ostatnim rokiem, kiedy w ich ofercie nie ma samochodu elektrycznego. Na szczęście nie mówimy tu jeszcze o pełnej elektryfikacji, a o zelektryfikowaniu dotychczasowej gamy modelowej, czyli po prostu zrobienia z modeli Lamborghini hybryd. W tym m.in. z Urusa, a więc najlepiej sprzedającego się Lamborghini w historii. Ale oprócz hybrydowego Urusa wiadomo, że Lamborghini pracuje nad Urusem Evo, który ma być lżejszy i mocniejszy niż dostępny obecnie na rynku Urus, który od 2018 roku nie przeszedł tak naprawdę żadnej modernizacji. Cóż, nadchodzą przykre czasy w motoryzacji i boję się, że Lamborghini straci status mojej ulubionej marki. Kojarzycie KTM-a Crossbowa? Powinniście kojarzyć, bo to dość specyficzne i radykalnie zaprojektowane auto, które z tej właśnie radykalności zasłynęło. KTM, słuchajcie, pracuje nad nowym projektem samochodu drogowego i zapowiada się, że no może być ciekawie. A to dlatego, że auto, nad którym pracują, to drogowa wersja modelu Crossbow GT2, czyli zasadniczo ich samochodu wyścigowego, który jest wyposażony w 5-cylindrówkę z Audi RS3, która jednak w KTM-ie krzesa 600 koni mechanicznych. Ale jeszcze nie wiadomo, czy ta produkcyjna, cywilna wersja KTM-a będzie generowała takie właśnie moce, ale jedno jest pewne, będzie generowała na pewno ten przepiękny dźwięk. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych. Do zobaczenia.